Cześć, siemanko, tutaj mam podnośnik kanałowy. Tutaj mam przygotowane już wszystkie elementy. Tutaj jest całownik, on ma tutaj około 3,6 cm głębokości, bo ogólnie całownik jest 4x6, grubości 3 mm, na to jest położony kątownik 4x4, też grubości 3 mm, na tym będą leżały deski i kraty. Tutaj będzie jeździł podnośnik. Dlaczego tak? Deski będą sobie leżeć tutaj, podnośnik sobie będzie jeździł pod deskami. Nic nie będzie kolidował z deskami. Także jak samochodem podjadę na przykład tutaj, a podnośnik będzie tam na końcu, to sobie podnośnik przesunę tu, ściągnę tylko parę desek, podniosę samochód i mam gotowe. Tutaj niedawno położyliśmy płytki, na razie są upierdolone jak stół w TVN-ie. Rurku. Tutaj to sobie swobodnie prawie do końca weszło i po tym sobie będziemy. Na początku był zamysł taki, żeby to tutaj jeździło, ale moje pomysły się często update'ują i pojawiają się lepsze pomysły. Schowaj tą trzynastkę. Z góry. Proszę. Żeby tu i tu równo ustawić. Bardziej tak? Ciężkie państwo, nie? Ciężkie. Sporo regulacji. No zobacz, ile jaki by mógł być kanał jeszcze. No ja się go pytałem, czy jak płytki na przykład położę, czy wejdzie, nie? Chodź. Deseczki, podnośnik nie przeszkadza. Tu jest guma podnoszenia. O pary, zajebiste ujęcie jest na mopa. Czekaj, to zrób ujęcie na mopa. Kadrze się nie mieści, kurde. Dobra, już nie idę. Tylko półeczka by się przydała taka do tego. 53,5 cm. Trawert zamontowany, on się wysuwa na około 1,60 m. W sumie zaraz to zmierzymy. Ciężko to teraz zmierzyć, więc tutaj do tej krawędzi jest 57 i tutaj od tego do góry jest 12 cm. To już jest tak praktycznie, no nie jest wykręcone na maks, jest jeszcze bezpiecznie, czyli razem wychodzi około 70 cm. No ale tak, nie oszukujmy się, tak na pewno nie będę musiał tego podnosić. Tutaj jest takie coś naspawane, tak jest już na ryzyko, ale jak to będzie tutaj, to jest ok. Uwaga, żeby mi go nie przeważyło na jedną stronę. Jednak jest przesunięty. To jest konkretnie. Ciężko aż się zmieścić w tym garażu. Od środka do środka gumy. 207. O kur... Zawsze chciałem taki lewarek mieć, taki podnośnik. Tego nie można nazwać lewarkiem. To jest podnośnik 8 ton. Taki kurde długi sprzęcior jak u Buxtona. Buxton. Zawsze chciałem taki lewarek z tego względu, że... Podnośnik. Kurwa. Zawsze chciałem taki podnośnik z tego względu, że taki ten lewarek, taka żaba, on jest ok, ale kurde, on się przesuwa. Przemieszcza się. Czasami musiałem gdzieś podnieść lekko silnik czy coś. No to stawiałem deski, na deskach lewarek. To zaraz się przesuwało. Strach, że dostanę tym w łeb, albo że deska pęknie. Poza tym to jeździło zawsze. I tak samo na przykład tutaj jest mało miejsca w tym garażu. Nie jest za szeroko. A tutaj mam taką swobodę, że wjadę sobie samochodem prosto. Przesunę sobie samochód, w którą stronę chcę. Postawię sobie kobyłki, opuszczę go. Jest gitara. A jednak przy poprzedniej konfiguracji tego nie było. Jak wymieniałem z tyłu amortyzatory w Corsie, to musiałem
z jednej strony podnieść, podstawić kobyłkę, z drugiej strony podnieść, podstawić kobyłkę, wtedy dopiero mogłem robić dwie strony na raz. A tak wjeżdżam, podnoszę sobie do góry, ustawiam samochód sobie prawo, lewo, tak żebym miał jak najwięcej miejsca, upuszczam na dół, na kobyłki i sobie grzebię. Lewarek nawet, żeby mi nie przeszkadzał, wtedy mogę sobie wypchnąć i mam tutaj pełno miejsca, nic mi nie zabiera przestrzeni. Także bardzo dobry zakup. Lewarek kosztował 1280 zł, do tego Traverse 450, no i przesyłka 150, bo to jednak jechało w trzech paczkach, no i to jest kawał żelastwa. To nie jest jakiegoś kurde chińskiego Amelion, tylko to jest naprawdę gruba kurde stal, konkretna. Piszcie, jakie byście chcieli testy tego podnośnika, to może uda mi się coś montować. A tymczasem trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!